wyluzowana, wieczorna gierka. Gramy do pierwszego wolnego miejsca, idziemy mem. No, ręka jak ręka, ale gramy, no spasujemy. To jest mem. Mehmet Baden, Turcja, Tsitsiras. Semi, o. Muszę wstawić zdjęcie, ciągle zapominam. Cztery pasy. Przegraliśmy 0,5, bez znaczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jedno, karo. O, tam alert mogę zrobić. Jojce. Usa. No gramy, chłopaki. Dwa karo. No mam 8. Mam uzgodniony kolor. 6 karo powiem. No. Nie będziesz żałował, koleś. No, nie wiadomo. Karo za dużo. Masz asa? Cicero? Masz. No to dobrze. Nie ściągnij asa trefli. Zagraj w piko. Zagraj w piko. To przed tym ściągnął asa trefli. Do wartości w kierach bez wartości. As pik bez wartości. Trefle bez wartości. Daj figurkę.
Asów mamy. Pechowe rozdanie. Zostały wam dwa kara, no zagrywam asa i ściągam wam. Teraz czekałeś, to poczekaj, teraz ja zakręcę butelkę i asa położę. Tam jest worek lew i one nie biorą, no. No daj karko. Jak nie masz, to się zdenerwuję. Kto wisi? Cicero wisi. Po co to trzeba za to? Nie można zgłosić trefly. O, singlowy król wziął. Po pikowym na 3 bezatu. Kara były martwe. Pikołem kara były martwe. Tylko trzeba było z asem tref poczekać na króla. Bardzo kąśliwie listowali, czy bez za to nie było. Dwa kara. Słabe dwa. Uciekł. No i dobrze, że uciekł. Trefli nie pokazał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spasowałem, no to jak nie gram, jak spasowałem. Ja bym powiedział kiera. O! Ręka przeciętna, Daisy. Napiszę Himo, może pogram dłużej. Może zagoszczę na tym stole. Daisy ma na imię Maj. Holland ma na imię Heneke. Heneke to imię męskie, Alan. A żeńskie Heneke. Trefel. Zgłoszę kiera i pozwolę zgłosić czwórkę pików.
ptaszek przyszedł. Mężczyzna ptaszek ma na imię Denis. I pozwalam zgłosić Daisy czwórkę pików. Bo pokazałem czwórkę kierów. Dwa karo, no to ja dwa kiery, co jest piątym kierem. To może być 4-4 albo 5-4. No. Powinna mieć 15, 16 oczek powinna mieć. Tu jest nadwyżka i tu jest i tu nadwyżki dwie. Pis pikowy się narzuca, więc go poproszę. No ma 16. Pech. I natychmiast ściągamy im 6 kierów. Zostały im 4 kiery. Na karo wyrzucamy oczywiście pika. Zostały im 3 kiery, nie ma jak przejść do niego. Lekutko. Ciekawe, czy trafel dobry, nie liczyłem. O, 10 pik, dobra. Przegraliśmy 0,5. Na szybę za to brali więcej lew. Przepraszam. Trzy treflowe się brało na szybę za to. Pikowe się oddawało dwie za impasem. Oddawało się dwie pikowe, oddawało się asa kier, oddawało się króla karo. Pas. Nie zgłoszę koloru kartowego, chociaż mam 5 sztuk. No, spasuję. No, zawistuj w karę albo w pika. Wydaje mi się, że skoro Daisy spasowało, to im idzie końcówka. A Brackenstock to Alan. To jest dubel. Jak to jest dubel, dlaczego Brackens nie uzgodnił?
tamtym rozdaniu trzeba było zabić pierwsze karo i zagrać kiera. To też przebijał karo. To też przebijał karo. Muszę położyć damę. No i zagraj w trefelka. Tak jak masz asa kier, to zagraj w trefelka. Stół martwy. Weź. I zagraj w trefelka, Daisy. Biłem wam naturalną lewę kierową. Czuję, że wezmę na karo jeszcze. No bij, Daisy. No bardzo ładnie, Daisy. Bez jednej. Kiera Daisy. Dwa i sześć. Potem skaczemy karami. Basia Lewin. Trefle dłuższe od kar. To jest lepszy, młodszy. To jest chęć gry 5 w trefle lub w kara. To powinno być 5 dobrych kar. W zasadzie to powinno być 6-5. No nie gramy więcej. Nie wiadomo dlaczego. Są dwa kiery do zdania. To zagramy tak. Tu puścimy. Tu ściągniemy. Dołóżcie. Co ty mnie straszysz? Dołóżcie oba dwa. Odblokować trefle. 12 lew jest pewnych. Mogę oddać waleta tref, ale nie muszę.
dwa kiery spadały. Nie było szlemika. Przegraliśmy 1-7. Dlaczego? Kontry dawali. W bezatu grali. To ja powiem bezatu. No mogli ściągnąć 3 kiery na bezatu. Nie było to łatwe, ale można było. Nie wiem, co znaczy 2 bezatu. Transfer na trefle może. Ale można nie wygrać. Liczymy. Zostało im 7 kierów i 6 pików. No liczymy. Wydaje mi się, że to wygram. Gdzie chcę skończyć? No nic, liczymy. 6 kierów i 6 pików im zostało. No dobrze. Pięć kierów im zostało. Pięć kierów i pięć pików im zostało. Trefli nie liczymy. Cztery kiery im zostało. Źle zagrałem. Cztery kiery, cztery piki im zostały. Trzy kiery im zostały. Dwa kiery im zostało.
Pików nie biorę. Dobrze policzyłem te kiery. Król pik był pod impasem, ale nie mogłem go impasować. Trafili wiz, albo za to to był transfer na kara. Nie spodziewał się, że spada druga dama. I mówię 4 piki, ile ja mam? 4, 6, 9. To może być ślemik. Może i szlemik. Ale po tym dwa bezatu nie mam jak. Jak ma figury w kierach, to nie idzie szlemik. Jak ma trzy blotki kierowe, to idzie. Transfer jest po to, żeby z ręki silniejsze rozgrywać. Daisy ma silniejszą rękę. Ślemik idzie. Ale Daisy ma 22. To jest całość otwarcia 2 bez atu. Na trafieniu damy trefl. Gdzie może być dama trefl? Może być i tu. Żeby poznać damę trefl, to trzeba wylimować piki i kara. Ściągnąć pika. Wszystko jedno. Zagrać kara. Piki mieli po 2, to nic nie wskazuje. Co to jest? No nie trafiłaś. Nie mam karty, to idę do domu. Trzeba było rozegrać kara po 3. Trzynasty trefl. Kara po 3. Moja ręka dobra. Trzeba było przeprowadzić rozmowę, wywiadowczą praktykę. A jeszcze można było ustawić przymus treflowo-kierowy. Spróbować. Gdyby te dwie figury kierowe były z damą trefl. Wygląda na to, że gra na 10 lew. No nie, na szczęście ósemka tref jest lewą. Nie może spsocić. No niestety, figury kierowe były tu, a tu była dama trefla.
No zagram jeszcze raz. Zablokowałem kiery i piki Brackensowi. No akurat, no można było spróbować zrobić wywiadowczo. No dobrze, Daisy, bardzo Ci dziękuję. Daisy, powinnaś mieć 12 oczek. No i może się uda. Nie ma starszych czwórek, Daisy, to na to masz trójki. To oni mają po 8 kart w kierach i w pikach. Muszę postawić króla. Już mi się nie chce grać. W trefle można było wygrać. Lemika. Do widzenia.